Dziś przed Sejmem mamy protest taksówkarzy. W jakiej sprawie protestują? Otóż w takiej, że pojawiła się tańsza konkurencja, czyli firma Uber Taxi. Oczywiście taksówkarzom, którzy pracowali za większe pieniądze, nie odpowiada to, że pracują teraz też taksówkarze za mniejsze pieniądze. Dlaczego pracują taksówkarze za mniejsze pieniądze? Bo najwyraźniej im się opłaca. Tym, którzy pracują za większe pieniądze, najwyraźniej się nie opłaca. Logiczne jest, że powinni sobie znaleźć inne zajęcie, ale oni nie chcą znaleźć sobie innego zajęcia, chcą wykosić tych, którzy wożą za mniejsze pieniądze. My oczywiście zawsze jesteśmy po stronie tych, którzy wożą za mniejsze pieniądze. Wszystkie takie grupy, które chcą szantażem, blokowaniem miasta, krzykami wymusić pieniądze dla siebie, powinny ponosić odpowiedzialność za próbę ograniczenia wolności i okradzenia innych obywateli.